o naszym świętym patronie, Piusie X, mówiono jeszcze zanim został papieżem, że jest to żelazna dłoń w aksamitnej rękawiczce. Próbowano w ten sposób określić zarówno siłę jego woli, jego zdecydowanie w podejmowaniu decyzji, jak i delikatność, z jaką potrafił nawet te najtrudniejsze decyzje przekazać, i miłość, czułą miłość, którą było widać pomimo wielkiej stanowczości i czasami pomimo bardzo drastycznych decyzji. Innymi słowami, można powiedzieć, że święty Pius X był w kwestii zasad niezwykle restrykcyjny, niezwykle surowy. Ale później w kontekście praktyki małych, codziennych spraw był niezwykle łagodny. I ta postawa jest postawą cechującą wielkich, wskazującą na wielkich świętych. Ta postawa pozwala nam odróżnić człowieka, który naprawdę poświęca się czemuś, czemu deklaruje, że się poświęca, od człowieka, który używa czegoś, czemu deklaruje, że się poświęca. Otóż taki człowiek, taki wielki święty, jak święty Pius X, jeśli chodzi o rzeczy najważniejsze, czyli prawdy wiary, był nieugięty. To była prawdziwie żelazna dłoń. To przecież on nie tylko najpierw bada poglądy modernistów, ale gdy stwierdza, że jest to herezja szalenie niebezpieczna, herezja, która próbuje wsiąknąć w głąb Kościoła, podejmuje środki, o jakich nie słyszano w zasadzie tak drastyczne, o jakich nie słyszano w zasadzie od początku Kościoła. To znaczy, sporządza przysięgę antymodernistyczną, nakazuje, żeby każdy, kto obejmuje jakieś stanowisko w Kościele, tą dodatkową przysięgę składał. Stwarza taką mini inkwizycję, która ma sprawdzać, czy osoby duchowne już pełniące jakieś funkcje, czy nie prezentują, nie nauczają modernistycznych tez. Jest tutaj niezwykle radykalny i dlatego wśród modernistów, takich, którzy faktycznie jeszcze identyfikują się z tym dawnym modernizmem, święty Pius X może uchodzić właśnie za takiego radykała, za człowieka, który jakby zupełnie bez wystarczających podstaw prześladował ich protoplastów. I faktycznie prześladował, bo wiedział, że w kwestiach prawd wiary, w kwestiach wiary nie ma kompromisu, że tutaj nie można sobie pozwolić na jakieś lekkie odejście od prawdy, na jakąś dwuznaczność, bo to zawsze się zemści, bo to będzie sprowadzało duszę do piekła, bo mały błąd w podstawowych prawdach wiary doprowadzi do strasznych herezji, doprowadzi duszę do wiecznego potępienia. I dalej, w kontekście kultu, służby Bożej, święty Pius X tam również wykazuje się niezwykłą stanowczością. Za czasów świętego Piusa X mamy najgłębszą ingerencję w liturgię Kościoła Zachodniego, w mszał i brewiarz od czasów świętego Piusa V. Nikt pomiędzy tymi dwoma papieżami nie odważył się na tak daleko idącą ingerencję. I oczywiście to nie była ingerencja na zasadzie stworzenia czegoś nowego, tylko ingerencja na zasadzie pilnowania tej czystości liturgii. Na czym to polegało? Brewiarz, który miał pewne swoje zasady, jak go trzeba odmawiać. Ale zasady czasami mają to do siebie, że przede wszystkim, gdy czas upływa, mogą tak, jedna zasada może narosnąć na drugiej i później one jakoś ze sobą kolidują. I tak było w przypadku brewiarza. Przy ilości świąt, które cały czas były przecież dodawane, brewiarz powoli stawał się taką wielką zagadką dla kapłanów, to znaczy nierzadko kapłan musiał odmawiać 5 komemoracji, 5 wspomnień i dokładnie wiedzieć, w jakiej kolejności, a te zasady były bardzo, nie były aż tak oczywiste, bo stopni świąt było bardzo wiele i kiedy, gdzie, co, jak odmówić, to stawało się coraz bardziej skomplikowane. I Pius X tutaj przychodzi faktycznie z bardzo takimi, można powiedzieć, radykalnymi decyzjami w służbie uporządkowania tej liturgii. Porządkuje zarówno
kategorię tych świąt, jak i później ilość wspomnień w brewiarzu stwarza nowy system, jak to należy, jak należy te modlitwy, wspomnienia wszystkie odmawiać, porządkuje kwestię śpiewu kościelnego, przywraca do łask chorał gregoriański i do dzisiaj wielu muzyków ma do niego o to pretensje, że jak to tak można było, jak to tak można było przerwać taki organiczny rozwój tego śpiewu i wracać do chorału gregoriańskiego. Przecież tutaj już tak wiele się zadziało i faktycznie ta muzyka była inna przed Piusem X, to znaczy była inna. Praktykowano już prawie tylko pieśni w językach narodowych albo polifonię przed Piusem X. Chorał gregoriański praktycznie został zapomniany i to była wielka strata. I Pius X dostrzegł, że jest to wielka strata dla Kościoła, że chorał gregoriański jest najbardziej uduchowionym śpiewem, dlatego że ewidentnie daje prymat tekstom nad melodią. I to jest kluczowe, bo w Kościele najważniejsza jest treść. W śpiewie najważniejsza jest treść, a nie melodia. I to melodia dostosowuje się do treści w chorale gregoriańskim. To jest bardzo wyraźne. W przeciwieństwie do polifonii chociażby, która jest pięknym rodzajem śpiewu, bardzo godnym, ale jednak tam tekst ustępuje miejsca melodii. Jeśli melodia tego wymaga, to tekst będzie powtarzany 5 razy, bo melodia, tak akurat kompozytorowi się wydało, że będzie pięknie, jak zagra to jeszcze ileś tam razy. I tekst wtedy, tekst biblijny, tekst natchniony musi wtedy się dostosować do tej melodii. Nie odpowiada to tak dobrze duchowi liturgii, jak właśnie chorał gregoriański, gdzie ewidentnie melodia zostaje dostosowana pod nie tylko brzmienie tekstu, ale dużo bardziej pod treść tekstu, który zostaje zaprezentowany. I tutaj święty Pius X faktycznie doprowadza do odrodzenia chorału gregoriańskiego, który jest najbardziej kościelną ze wszystkich muzyk. I to są wszystko oczywiście rzeczy najważniejsze, bo liturgia, podobnie jak same prawdy wiary, jeśli w liturgii coś się zdeprawuje, jeśli w liturgii coś pójdzie nie tak, bardzo szybko doprowadzi to do jakichś błędów w wierze. I w naszych czasach chyba za bardzo już o tym przekonywać nie trzeba, bo to naprawdę widać. Jeśli w liturgii zaczniemy robić coś w sposób nie do końca odpowiadający wierze, to za 50 lat wiara katolików jest już inna. Za 50 lat już ci katolicy wierzą zgodnie z tym, co praktykują, jak swoją wiarę w liturgii wyznają. A więc tutaj faktycznie Pius X był niezłomny. To była faktycznie żelazna dłoń. Ale jednak ta żelazna dłoń była w tej jedwabnej, aksamitnej rękawiczce. Bardzo ciekawy przykład. Można by powiedzieć, że trochę nawet graniczny, ale jednak bardzo piękny. Jest znana historia. Historia księdza, który był oskarżany właśnie o modernizm. Dlaczego? Dlatego, że twierdził, że to dobrze, że Kościół stracił państwo kościelne. Pamiętamy, że za czasów Piusa X państwo kościelne nie istniało, ale jeszcze Kościół nie dogadał się z państwem włoskim. Jeszcze nie doszło do pojednania. Kościół był cały czas skłócony w tym czasie, za całego pontyfikatu Piusa X z państwem włoskim, bo słusznie Kościół protestował za kradzież, za odebranie ziem państwa kościelnego, przemocowe odebranie państwa kościelnego. Kościół protestował i nie miał relacji dyplomatycznych z państwem włoskim, a papież przez cały czas sam siebie określał jako więzień Watykanu, niejako osaczony przez wroga, który zbrojnie odebrał mu jego włości. No i w tym czasie wielu bardziej modernistycznych, może modernistyczne to tutaj za mocne słowo, ale bez wątpienia z punktu widzenia modernistów to w ogóle dobrze. Oni uważali, że to dobrze, że Kościół stracił te włości, bo po co w ogóle Kościołowi jakiekolwiek włości. Natomiast było wielu takich księży, którzy mieli wątpliwości co do tego. Może, myśląc, że może to jednak faktycznie ostatecznie wyjdzie na plus, jeśli papież będzie się zajmował przede wszystkim sprawami wiary, a nie sprawami zarządzania państwem kościelnym. Nie jesteśmy tutaj w odpowiednim miejscu, żeby o tej kwestii jakoś dużo mówić. W każdym razie wtedy ten ksiądz
był podejrzany o modernizm właśnie dlatego, że uważał, twierdził, nauczał, że to w sumie dobrze, że Kościół stracił te dobra. I święty Pius X osobiście chciał z tym księdzem rozmawiać i w trakcie tej rozmowy zaproponował dosyć proste rozwiązanie. To proszę księdza, poujmijmy to w ten sposób, że Pan Bóg dopuścił, że Kościół stracił swoje dobra. I ten ksiądz w jakiś sposób pewnie też poruszony tym, że papież osobiście z nim rozmawia i tym, że proponuje takie rozwiązanie jednak w jakimś stopniu kompromisowe, zgadza się na to. Tak, tak mogę nauczać, tak mogę to przedstawić, że Pan Bóg to dopuścił, nie rozstrzygając na ile to było zgodne, a na ile to było niezgodne z wolą Pana Boga. I może się niektórym wydawać, że to w jakimś stopniu przecież dotyka kwestii fundamentalnych, zasadniczych. W jakimś stopniu tak, ale tylko właśnie w jakimś stopniu. I tak odróżniamy rzeczy fundamentalne, kluczowe od właśnie tych, które są już stopień niżej. One w jakimś stopniu tylko tego dotyczą, w sensie tak, jest tu jakieś zagadnienie teologiczne. Jest to coś, o czym można by dyskutować, ale ze względu na to właśnie, że jest to kwestia już taka praktyczna, gdzie faktycznie można na ten temat dyskutować, co i jakie będzie miało konsekwencje, co było w tym grzeszne, a co było w tym niegrzeszne i dlaczego może to mieć też ewentualnie jakieś pozytywne konsekwencje, czy może, albo czy nie może, można w jakimś stopniu na ten temat dyskutować, a więc nie jest to już sprawa absolutnie najważniejsza. I święty Pius X znajduje tutaj rozwiązanie kompromisowe, bo jest to kwestia, powiedzmy, na pograniczu polityki i teologii. Dzisiaj natomiast, gdy spojrzymy na hierarchię kościelną, ujrzymy dokładnie odwrotny sposób zachowania. Sprawy najważniejsze są traktowane jak te drugorzędne. W sprawach najważniejszych nie ma potrzeby zachowania jedności. Można, będąc przełożonym generalnym zakonu franciszkanów, leżeć plackiem przed pogańskim bożkiem w ogrodach watykańskich. Można modlić się z protestantami, a nawet trzeba uważać i twierdzić, że wszystkie religie do zbawienia prowadzą. W sprawach najważniejszych w ogóle nie ma potrzeby według współczesnej hierarchii, żeby pilnować praw wiary. Nie jest ważne, najwyraźniej według polskiego episkopatu na przykład, żeby mówić, że tylko Chrystus prowadzi do zbawienia, skoro celebrujemy dzień, no nie my, ale oni, celebrują dzień judaizmu i dzień islamu. Najwyraźniej Pan Jezus nie jest już niekoniecznie potrzebny. Najwyraźniej dla Żydów i dla islamistów nie jest już Chrystus potrzebny, nie jest drogą, jedyną drogą do zbawienia. Już nie ma potrzeby tymi sprawami się zajmować. Najwyraźniej nie ma potrzeby już o te sprawy się kłócić. Liturgia też już dla współczesnej hierarchii jest rzeczą zupełnie trzeciorzędną i można robić wszystko, co się tylko z nią chce tak naprawdę. Gdy arcybiskup Ryś organizuje swoją arenę młodych i tam w trakcie spotkania na stadionie, które okazuje się później być mszą świętą, o czym nikt nie został wcześniej ostrzeżony, to było taką niespodzianką arcybiskupa, w trakcie tej mszy śpiewają kredo, które nie zawiera żadnej z istotnych prawd wiary. To zostaje nazwane później wyznaniem wiary, właśnie liturgicznym przecież wyznaniem wiary, bo wbrew temu, czego się ludzie spodziewali, to była liturgia, to znaczy no, miała być liturgia według arcybiskupa. I jaka jest odpowiedź episkopatu? Episkopat wydaje taki delikatny dokument na zasadzie, że no, trzeba pamiętać o tym, żeby jednak zachowywać przepisy liturgiczne, a papież Franciszek nominuje arcybiskupa Rysia na kardynała. No i tak to dzisiaj wygląda. A w sprawach drugorzędnych, w tych sprawach, w których faktycznie w jakiś sposób można by dyskutować, tam z kolei władza kościelna okazuje się zupełnie bezwzględna i jest na przykład skłonna zachowywać przepisy, państwowe przepisy sanitarne, które jeszcze nie tak dawno nas prześladowały, z dosłownie fanatyczną gorliwością. Nagle te przepisy stają się większe od Bożych przykazań. To, że nie wolno czcić pogańskich bożków, to nie jest tak ważne, ale jeśli by się ktoś odważył, żeby złamać te przepisy sanitarne i na przykład szósta osoba wejdzie do ogromnej bazyliki w Licheniu,
no to już stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. I tam już episkopat będzie grzmiał, że oto ta osoba popełniła grzech ciężki. To jest właśnie odwrócona proporcja. Rzeczy najważniejsze stały się zupełnie trzeciorzędne, a rzeczy trzeciorzędne stały się czymś, za czym, o co walczy się z dosłownie fanatyczną gorliwością. Podobnie przypadek szczepionek, samych sobie wątpliwych moralnie, które przecież do dzisiaj są traktowane przez wielu jako w zasadzie obowiązek moralny. Moment, w którym nie można było wejść do Watykanu właśnie bez odpowiednich certyfikatów. Już nie jest ważne, czy się ma prawdziwą wiarę, czy się nie ma prawdziwej wiary. Ważne jest, czy się właśnie jakieś tam przepisy sanitarne zachowało, czy się jakiegoś tam drobiazgu, z punktu widzenia teologicznego drobiazgu, nie zachowało. To jest najważniejsze dla współczesnej hierarchii kościelnej. I tak jak wspomniałem na początku, właśnie ta proporcja pokazuje, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem, który naprawdę służy jakiejś wielkiej sprawie. Taki człowiek naprawdę o nią się troszczy. Troszczy się o to, co najważniejsze w tej właśnie sprawie. I on będzie o to walczył, ale jednocześnie potrafi dostrzec, że są rzeczy, o które nie warto kruszyć kopii. Są rzeczy, w których warto po prostu zachować spokój i gdzieś tam się kompromisowo pojednać. To są rzeczy właśnie drugorzędne, bardziej praktyczne. Tam jak najbardziej można sobie pozwolić na jakieś ustępstwa w jakichś konkretnych sytuacjach. I tak na przykład Kościół, jeśli chodzi o liturgię, sprawa absolutnie pierwszorzędna, ona musi wyrażać wiarę, ale dla misjonarzy Kościół zawsze pozwalał na pewne ustępstwa. I tak na przykład do dzisiaj Bractwo, jako zgromadzenie pierwotnie misyjne, do dzisiaj wciąż praktykujące, znaczy jest misyjne wciąż do dzisiaj, praktykuje, działa również dosłownie misyjnie w krajach misyjnych, może na przykład odprawić mszę świętą przy jednej tylko świecy. To było pozwolenie kiedyś właśnie dla krajów misyjnych. Zgromadzenia misyjne miały takie prawo przy jednej tylko świecy i nawet nie musiałaby ona być woskowa. A więc, czyli teoretycznie mogłaby to być nawet taka plastikowa świeca z olejem. Jest to pozwolenie wynikające z tego, że no jasne, w krajach misyjnych może być taka potrzeba, może się nie dać zorganizować wszystkiego, co jest potrzebne, to się może zdarzyć i wtedy można pójść na jakieś ustępstwo. Tak. Natomiast wyważenie tego, znalezienie tego złotego środka jest oczywiście trudne. Ale o ile w pewnych granicznych przypadkach może to nie być oczywiste, o tyle gdy spojrzymy na ten rozstrzał pomiędzy świętym Piusem X a dzisiejszą hierarchią kościelną, to już nie jest kwestia subtelności. To jest widoczna kwestia odwrócenia, dokładnego odwrócenia proporcji. I widzimy w tym właśnie tą postawę, która charakteryzuje ludzi, którzy używają jakichś haseł, jakichś idei do tego, żeby sobie służyć. Bo taki człowiek, który takie ma podejście, wprawdzie głosi jakieś hasła, ale te hasła tak naprawdę nie są istotne. Wprawdzie wyznają, przecież hierarchia wyznaje credo, ale można je sobie spokojnie zanegować i nic nikomu się nie stanie, jak ktoś neguje credo. To jak najbardziej może być jeszcze celebrowane w kościele, właśnie na przykład w dzień islamu czy w dzień judaizmu. Ale jeśli ktoś ich osobiste pomysły, ich osobiste przekonania, słuszne czy nie, ale to są ich osobiste przekonania, w jakiś sposób zaneguje, jeśli ktoś odważy się jakieś ich regulacje przekroczyć, to wtedy już nie ma absolutnie żadnych żartów, nie ma żadnej litości. My dzisiaj chcemy prosić świętego Piusa X, żeby zlitował się nad Kościołem, żeby patrząc z góry na Kościół Święty, żeby posłał nam wielu świętych kapłanów, żeby odnowił Kościół, żeby przez jego wstawiennictwo Pan nasz Jezus Chrystus raczył zlitować się nad Kościołem i zesłał nam znowu świętych kapłanów, zesłał nam znowu świętych biskupów, zesłał nam znowu świętych papieży, takich, którzy będą potrafili postawić, wymagać tego, co najważniejsze, a jednocześnie będą potrafili dostrzec, w jakiej sprawie można jakiś kompromis zawrzeć, żeby
zesłał nam takich świętych papieży, jakim był święty Pius X. Amen. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.